pożar zaczął się wczoraj? Dokładnie nie powiem pani, która to była godzina. W każdym bądź razie południowej, tak to było, bo ja była wcześniej. Po 14, koło 15. Bo ja umyłam garki, zeszłam do sąsiadki i widzę jedna syrena, druga, trzecia, ponieważ jestem pielęgniarką, więc to od razu się zapaliło we mnie lampki, nie? Rozumiem. I odsunęłam firankę, wyglądam i mówię do koleżanki: Zosia, ale to wszystko się dzieje pod kościołem, ubieramy się i idziemy. No to jak żeśmy przyszły, to już był żywy ogień. Coś najpierw strasznego. No, o coś potwornego, mówię pani. Ja się nie da myśli, opisać. Dlaczego ten pożar się rozpoczął właśnie tutaj na dachu tego kościoła? No wszyscy mówią, że wina paneli. Drewniany dach jest od środka w od konstrukcji. Środka. Myśli pani, że da się to wszystko jeszcze uratować? No nie, podobno część, przynajmniej tak słyszał mąż, bo mąż tu mój dłużej przebywał, to mówił, że część tych paneli, tego dachu wpadło do środka do kościoła. No a w tej chwili telewizję oglądam, bo śledzę te wiadomości, to właśnie tłumaczył biskup, że Najświętszy Sakrament, szaty liturgiczne się dało uratować, a jak wygląda to w kościele, to pani nie powiem, bo nie ma wejścia, a wody lali bardzo dużo. Przyjeżdżały takie beczkowozy, które po raz pierwszy widziałam w życiu na oczy. I non stop się tankowali jeszcze w hydrantach i lali. I co ulali w jednym miejscu, to się ogień wyrywał w drugim, dlatego właśnie zaczęli zrywać tą blachę z tej strony i z tamtej strony więcej podobno zrywali blachę, żeby utłumić ten ogień, który był pod tą blachą. Widzimy teraz, jak wygląda ten kościół. Te panele są w strasznym stanie. To one są do zrywania. Dalej strażacy jeszcze pracują. Jak pani myśli, czy... Bo oni to chłodzą w tej chwili. Chłodzą, żeby się znowu nie pojawił ogień. No. Jak pani myśli, czy uda się to wszystko odbudować? No myślę, że tak. Na to liczycie, parafianie? Na to liczymy. Ten kościół myśmy tu budowali, myśmy przyjechali, tu wszyscy byliśmy młodzi, mieliśmy małe dzieci. Dzieci to była pierwsza komunia, jeszcze moja córka starsza jak szła do komunii, to była komunia w baraku. A później to już był tak oddany proboszcz Kamiński, który właśnie dzięki pomocy mieszkańcom wybudował taki piękny kościół. Ja, ale mnie pocieszyli, że msze będą w innym kościele, bo mam mszę za mamę, drugą rocznicę śmierci i chciałam, żeby się to odbyło. Straty w parafii świętego Floriana są ogromne, spowodowane pożarem, który pojawił się wczoraj. Chciałam zapytać, jakie są zniszczenia i co dalej z kościołem? Zniszczenia są ogromne, to już widać po pierwszych oględzinach. Całkowicie spłonął strop, który zapadł się do wnętrza świątyni, uszkadzając też ławki, które znajdują się w środku. Również uszkodzona jest blacha, która stanowiła poszycie dachu, więc na tą chwilę możemy powiedzieć, że rzeczywiście straty są ogromne, natomiast trwa szacowanie strat, żeby podać jakieś konkretne kwoty, jeszcze jest na to za wcześnie. Co udało się uratować? Udało się uratować te ruchomości, które są jakby w świątyni zwane paramentami, czyli obrazy, chorągwie. Oczywiście to, co znajdowało się po bokach świątyni, tam gdzie ogień nie doszedł, ani te spalone elementy stropu. Te rzeczy udało się uratować dzięki ofiarności też duszpasterzy miejscowych. Oczywiście Najświętszy Sakrament to w pierwszej kolejności. Czy w momencie powstania tego pożaru w kościele przebywali ludzie? Nie, nie przebywali ludzie. To się wydarzyło w ciągu dnia, kiedy kościół był pusty, dlatego nie ma żadnych ofiar. I dziękujemy Bogu za to właśnie, że nie ucierpiał. Teraz na pewno trzeba będzie rozebrać te zgliszcza, ten dach. Na pewno. Proszę powiedzieć, co się uda uratować? Czy mury kościoła zostaną, a tylko konstrukcję dachową trzeba będzie nadbudować, czy jednak będzie to coś więcej? Na tą chwilę możemy powiedzieć, że spłonął dach świątyni. To jest jakby największa szkoda, więc na pewno dach będzie rzeczą, którą trzeba całkowicie od zera zrobić na nowo. Resztę szkód zostanie zinwentaryzowanych, oszacowane straty, wtedy będziemy mogli podać dalsze szczegóły. Co z mszami świętymi, ze ślubami, które na pewno były w najbliższych planach?
Do niedzieli msze święte będą sprawowane w pobliskiej parafii świętego Joachima, która jest centrum naszego dekanatu. Potem zostaną podjęte odpowiednie decyzje, czy będzie msza święta sprawowana na terenie działki parafialnej, w jakimś na przykład namiocie, czy zostanie podjęte jakieś inne rozwiązanie. Te decyzje, myślę, po niedzieli zostaną już nie tylko podjęte, ale i ogłoszone wszystkim wiernym.